10 oficjalne otwarcie, już znaczy wczoraj zaczęliśmy boksować. Historycznie było, bardzo historycznie. A zaraz o tym porozmawiamy. Rozumiem, ale dzisiaj oficjalne otwarcie o godzinie 17 otwieramy, 19 międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet w boksie i zapraszamy wszystkich. 19 mistrzostwa to jest kawał historii polskiego boksu kobiecego. 19 razy zrobić tak wielki turniej to jest nie lada wyczyn. A co, to jest, wiesz, nie lada. Z początki były trudniejsze, teraz już można, że już samo prawie leci. Jest jedną sprawą, że jak mówię dalej, to jest tylko, że historia się lubi powtarzać z tamtego roku. Mało dziewczyn dostało wizy z zagranicy, ale mimo wszystko z 15 krajów są uczestnicy i działają. Ten turniej zawsze jest mocno obsadzony. Tutaj boksują najlepsze zawodniczki na świecie, w Europie, z Europy i świata, tak? No słuchaj, jak już przyjeżdżają z takich krajów jak w tej chwili z Bangladeszu czy z innych krajów, to już jest trochę, jak powiedziałeś. A tym bardziej jest to dowód na to, że prawie 70% dziewczyn, co wystartowało na olimpiadzie, były w Gliwicach. No właśnie, bardziej zdobywały doświadczenie. To pokazuje właśnie, jaki ten turniej jest, jak mocno się zakorzenił tutaj w Gliwicach. Na to, jak ty odbierasz już po tylu latach ten turniej? Wiesz, za bardzo trochę wpadam w rutynę tutaj, ale myślę, że to już samo rośnie. Ja odbieram bardzo dobrze. Czasami jest jak mniej, czasami więcej zawodniczek, ale atmosfera jest super. Zadowolony jestem ze współpracy z tą salą, szczególnie z kierownictwem tej sali, z Urzędem Miasta. Współpraca nam się udaje. No i tutaj to przede wszystkim teraz wróćmy do tego, co zacząłeś na samym początku, czyli historyczny moment. Kolejny raz dzieje się historia w Gliwicach, mianowicie powiedz dlaczego. No, historia się dzieje, bo wiesz, jak coś robisz, to w którymś momencie wpadnie, że to tak jest. A ten rok jest super dla nas, ze względu na to po pierwsze, że jest medal olimpijski dla kobiet. Po drugie, pierwszy raz kobiety na świecie startują bez kasków, to znaczy elita, seniorki bez kasków. I tutaj w Gliwicach pierwszy turniej na świecie właśnie był, że u nas na ringu to historia. Pierwszy na świecie dziewczyny bez kasku startowały. To super. Jak ty odnosisz się do tego, bo jedni mówią, że to dobrze, jedni mówią, że źle. Ty jako doświadczony już osoba, która się zajmuje tym boksem od lat, masz swój klub, masz swoje podopieczne. Jak ty odbierasz to zdjęcie kasków przez seniorki? Wiesz, wczoraj się zaczęło to akurat i widziałem to bardziej na żywo i w ten sposób. Ja powiem, że jeszcze jak nie widziałem, to może o tym powiem, że trochę kas zasłaniał kobiety. Nie było tak widać i tak dalej. No dużo osób, dziewczyn o tym mówiło właśnie, że troszkę ogranicza. A teraz na pewno będę się musiał przyzwyczaić do wielu rzeczy innych, nawet do sposób układania włosów, fryzury i tak dalej, do wielu trochę innej kosmetyki, ale to jak mówię, to kobiecość wychodzi. To jest to, co widać naprawdę. Ja myślę, że atrakcyjnie to będzie wyglądać. No ale z drugiej strony boks zawodowy już od lat nie ma kasków i dobrze się to ogląda i kobiety nie narzekają. Ja nie mówię, żeby narzekały, tylko tyle, że jak mówię, doświadczenia i tak zdobywały, tutaj dopiero przechodziły i tak dalej. Ja mam nadzieję, że już następnym razem jakakolwiek inna impreza będzie dowodem na to, że bez kasku można startować. Jeszcze raz bardzo ci serdecznie gratuluję, bo naprawdę to jest już 19. edycja tego turnieju i to jest kawał twojej przede wszystkim tutaj gliwickiej ekipy pracy, którą włożyliście w ten turniej i w promocję boksu kobiet tak naprawdę na świecie. Cieszy mnie, że taka opinia jest tutaj, natomiast wiesz, oprócz mnie jest wiele osób, którzy ja wszystkie, jak to się zasługi zbieram, a oni pracują. Pracują mocno na tym, żeby to się działo i było. I mam nadzieję, że to będzie rosło. I ten team trzeba pogratulować, bo naprawdę stworzyłeś fajny, mocny team, który robi bardzo dobry turniej. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję i zapraszam dalej do współpracy, do oglądania i wspierania pod kątem, jak mówię, choćby z duchem, choćby tutaj obecnościami na portalu Boxer.org, na portalu innych. Można oglądać to na żywo. Bardzo proszę, jeżeli ktoś nie może przyjechać, pomóc i oglądać. Ja myślę, że w ten sposób pomożemy sportowi, a szczególnie boksowi. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.